Skandal podczas koncertu w Spodku z okazji 85. rocznicy urodzin Wojciecha Kilara. W tym samym czasie przed Spodkiem trwały centralne obchody Światowego Dnia Serca, na którym też odbywały się koncerty. Te skutecznie zagłuszały dźwięki orkiestry. Oburzenia z zaistniałej sytuacji nie kryje Krzysztof Materna, reżyser koncertu Kilar w rocznicę urodzin. To, co myśmy zrobili, było przygotowywane przez bardzo wiele miesięcy. Wymagało specjalnej logistyki, specjalnego przygotowania, synchronizacji solistów, gości itd., itd., itd. I to nie jest impreza, którą się robi od tak, stawia się estradkę i po prostu się przyjeżdża. Głosów krytyki nie kryli także uczestnicy koncertu w Spodku. Skandal. Nawet nie pomyślałam, że można dopuścić do czegoś takiego. Skandal i żenada. Organizacyjnie po prostu wstyd. Aż strach ponownie nawet myśleć o kolejnym koncercie w Spodku. To tylko niektóre z wypowiedzi, które można znaleźć w internecie. Współgospodarzem Dnia Serca był Urząd Miasta. Organizator koncertu przed Spodkiem zapewniał nas, że aktywności na scenie głównej zakończą się przed rozpoczęciem koncertu w Spodku. Stąd jesteśmy zdziwieni całą sytuacją. Zdziwiony jest też Krzysztof Materna, który zwrócił się z ostrym apelem do prezydenta Katowic Marcina Krupy. Żeby po prostu nie psuć swojego oblicza miasta muzyki UNESCO zatrudnianiem jakiegoś idioty. Niektórzy z uczestników koncertu z okazji urodzin Wojciecha Kilara zapowiedzieli, że będą domagali się zwrotu pieniędzy za bilety.